Siemaneczko, witajcie serdecznie. Przed nami Tawerna Petrolimbem. No i zaczynamy tak powolutku serię nową. Będzie to Ascent tym razem. Taka rozpierducha troszeczkę w cyberpunkowym świecie. No i zobaczmy sobie, tutaj są jakieś takie czaszki w tle. Zobaczmy sobie, jak to będzie działać. Ja się wczoraj troszkę modowałem z tą grą i generalnie pierwsze takie wrażenia były bardzo, bardzo negatywne. Zaraz wam pokażę dlaczego. Zrobimy nową grę. Zastąpmy to. Generalnie gra jest fajna, tylko że chodzi o coś takiego, co wam za chwilę pokażę. I tutaj zaczynamy sobie do wczytywania, proszę czekać. No i co? Tworzymy jakieś, wybierz, przełącz postać, wybierz chyba coś, co, nie wiem. Działa się coś czy co? Jeden gracz, nowa gra. Tak, chciałbym to zastąpić. Ok, no i tworzymy sobie postać za chwilę, sekunda, tylko się załaduje. Widzimy, że mam tutaj jakieś trzech typów. Może są jakieś postaci, nie wiem. Dodatkowe, nie wiem. Może nie, zobaczymy za chwilę. A póki co? Podobno bardzo fajna klimatyczna jest muzyka, więc dobra, wchodzimy w świat. Podczas każdego cyklu tysiące pełnych nadziei istot ląduje na Wells. Wells. Wielu płaci wysoką cenę za transport, sprzedając swe dusze korporacjom, zatrudniając się w nich jako robotnicy zwani prolami. Robolami, takimi przolami teraz. Wolni tylko z nazwy. Jesteś przolem pracującym na rzecz grupy ASCE, największej korporacji na Wells. Wykonujesz niewolniczą robotę jak inni, którzy utknęli w wilgotnych trzewiach rozległej akropolii. Licząc cykle do końca twojego kontaktu lub czekając na przedwczesną śmierć, cokolwiek nastąpi pierwsze. Troszkę to wprowadzenie nie jest takie płynne. Powinno być bardziej takie, wiecie, no, mam taką stawkę, co nie, i wiecie, no. Penta Wells powitała cię otrzeźwiającym kopem w krocze. I powinno te napisy być tak właśnie tutaj, gdzieś, a nie, że cały ekran jest wygaszony, ale jeszcze nic się nie poddajesz. Okej, okay, no dobra. Okej, okay, i teraz stworzymy naszą postać. Losujmy sobie może tak jakoś. Jakiś quasi-modo. Może być taki nawet. Pasuje mi koszulka jak najbardziej. Teraz styl, weźmiemy kolor głowy. Główny, kolor dodatkowy, wzór koszulki, fryzura. Kolor włosów. Po pierwsze, kolor włosów. Biały, ma specjalny blond. Pod kolor koszulki w sumie powinien być, co nie kolor. A taki seleden niebieski to jest. Pomarańczowy damy. Niech ma pomarańcz. Dobra, styl. Wygląd broni. Tutaj możemy sobie wybrać jakiś wygląd broni, myślę. Specjalnie ten nas to niespecjalnie rusza. Ciemny tech. Zrobię takie. Twarz. Ja chcę pigment. O, to mnie interesuje. Nie chcemy grać jakimś ciemnoskórym latynosem. Więc sobie bierzemy jakiś taki... No tak, i niech będzie taki John Rambo troszeczkę. Dobra, fryzura jeszcze, no może biologia, twarz, pigment, tatuaż twarzy, tatuaż na ciele. W sumie to tatuaż na ciele może tak. Mam taki smaczek, całkiem spoko. Pigment, twarz, styl, kolor główny, wzór koszulki, fryzura. No tutaj fryzury to są takie drętwe troszeczkę, średnio mam wrażenie. Bo to jest najlepsze dla mnie. No może takie punki jeszcze, ale nie lubię grać punkami, więc... Zrobię takiego typu łysy.
Nie będzie łysych. Nie będzie. Raz, kozie śmierć. Ok. Dobra, potwierdźmy sobie. Może nie, no może fryzurę jeszcze zmienimy. Żeby fryzura fajnie, żeby była jakaś. Nie. No nie. Nie ma jakiś ciężko, czy to wygląda. Wygląda średnio. Tak. W ogóle ta twarz to. No dobra. Dobra, łysy niech będzie. Stop. Fryzura na łysy. Okej, okay, dobra, lecimy dalej. Żeby nie przeciągać, co nie, także potwierdzamy. Seniorita. Lecimy. No i oto mamy naszego typa. Taki kolor. Ciekawy jest kolor, bo kolor mam od spodni chyba. Co tu? Zlecenie 2374B. System SUO wykazuje nieprawidłowości w zachowaniu. Przyczyna zmian wykryta w HI. Sztuczna inteligencja ma jakiś problem. Tak, i teraz sobie idziemy do DTGS. Możemy tutaj na. Czekajcie, nie możemy jeszcze. O, jakiś wobble. Możemy takie salta robić. Okej. Okay. O, patrzcie, tam coś jest. Czapkę mamy. I już. To bo wszystkie zarazem działa bez zarzuty i jest zepsute w trzy dupy. Kuratorzy wykonują swoją pracę. Mogą spawać, ile ich silikonowe dusze zapewnią. Wciąż nie rozumiem, czym zajmują się czapające monoboty. Dzień jak co dzień. No właśnie, co robią te typy monoboty? One coś kombinują. Się sypią skoczybyki. Dobra, tak, mamy kucnąć za pomocą kółka, tak? Ok. No i tutaj mamy kalkulatora. Przejdziemy sobie dalej. Ok, w interakcji z przybytami wchodzisz za pomocą XO, czyli kwadrat po naszemu. Tak? Chyba włączyłem to już. Naciśnij tak, żeby dowiedzieć się, w którą stronę iść. Ok. Ok, tam mamy cel. A tu mamy, proszę bardzo. Coś tam dostaliśmy. Proszę bardzo. Ustawienie mapy. Odkrywaj segmenty mapy. Docierasz do nowych obszarów. To twój imp automatycznie pobierze odpowiednie mapy miejsca, w którym się znajdujesz. OK. To się przyda. OK. Wiadomość wysłana. Cholewka. Miałeś rację. Jaka głupia, dałam się nabrać nowe życie i dobre sobie. Grupa ASEP proponowała pracę przelot na Mars i mieszkanie dług. Wystarczy odpracować. Więc tu przyleciałam, dostałam roboty, nawet kilka w której mieszkam. Można nazwać domem, ale nie wygląda to jak na reklamie. Żyję w ruderze zarządzanej przez psychopatę, a w pracy jest jeszcze gorzej. Życie mi nie starczy na spłacenie tego długu. Jasna strona taka, że wszyscy tu jedziemy na tym samym wózku i wspólnie jakoś brniemy przez to morze Guana. Poznałam paru dobrych ludzi w domu takim ze świecą przychodzi. No cieszy, cieszy. O, mieliśmy coś, chociaż niepotrzebnie. Kaszy, a więc w końcu kogoś wysłali. Awaria musiała sięgnąć samego szczytu, inaczej pól pozwoliłby mi się tutaj rozłożyć na części zamienne. No dobra. Jestem Trumer. Mam nadzieję, że masz przy sobie broń. No, jeden dziadno mnie udało mi się tu doczekać i zamknąć pokój na 4 procesory. Przeskoczyłem inną kwestię. Tam opowiadał, jak go coś tam napadło. Kolejny. Nie powiedzieli ci, że tu jestem? Tun, pierdolony, brudny i ja halam. Broń. Te dzikusy nie patyczkują się. Prawie mnie zeżarły. Nie radzę zaglądać tam bez broni.
Przyczyna zapętlenia SI. Coś spowodowało implozję w systemie SI. Ostatnio mieliśmy tu w głęb sztoku parę podejrzanych z 5 sieci. Nie mam pewności, ale może miało coś wspólnego z awarią programu. Odpowiedzi znajdziesz za tamtym przejściem. Dziplusy, gigantyczne te skurcze syny, a do tego były wygodniowe. SI. To świadoma inteligencja. Tutaj obsługuje wszystko, to jest skomplikowane przyrządy. Ale mowa o bardzo podstawowej samoświadomości, nie jak w przypadku Super SI. Zgoda. Dobra, idziemy. On coś tam pogadał jeszcze. Tutaj jeszcze coś mamy. Proszę bardzo. Zbieramy takie gadżety. Może coś nam wpadnie w ręce fajnego. Nauszniki bierzemy. Nie wiem, po co są nauszniki, ale fajnie, że są. Wygląda to dosyć tak, wiecie, cyberpunkowo. To mi się podoba w tej grze. Idziemy dalej. Powinniśmy się wrócić. O, oczywiście, że tak. Odmowa dostępu. No i wypada. Nie możemy dalej iść. Ale kolor mi się podoba, ten purpurowy taki. To jak Quan Jin, chyba mam taki kolor. Nie, albo. No, więc w Wojnach jeden z tych miał właśnie ostrze swoje w tym. Taki czarnoskóry zawodnik. Jedi. Quan Kun Jin? Nie, Quan Kun Jin nie miał, bo miał inny kolor miecza. No, jak się nazywa ten kurczę? Musiałbym sprawdzić. Dobra, środowisko hakerskie. Możesz hakować wszystkie w zasięgu cyberdeków, trzymając Y. Wiele obiektów wymaga specjalnych cyberdeków, które pozwolą na włamanie się do określonych zabezpieczeń. Listę rzeczy, które można zhakować, twój cyberdek można znaleźć w dzienniku postaci. Większość możliwych do zhakowania obiektów zaznaczono jest kolorem żółtym. Drzwi i skrzynie mogą być chronione przez bardziej skomplikowany lot. Nie wymagać bardziej zaawansowanych cyberdeków. Możesz ulepszyć swoich cyberdeki i zwiększyć jego zdolności dzięki ulepszeniu cyberdeków, które rozsiane są po świecie. Super. To mi się podoba, że jest rozsiany świat. To mi się podoba. Okej, okay, mamy tutaj otóż taki niby giwerkę, co nie? I teraz pytanie. Chyba schakowaliśmy sobie. Tak się hakuje, natomiast tak się celuje. I teraz, co mnie wkurzało, to, że jak strzelimy sobie, to pocisk leci sobie, ale problem jest w tym oto miejscu, w tym tutaj, jak mamy celownik, co nie? Ta biała plamka, to w tym miejscu trafiamy przeciwnika i to mnie irytowało i to dosyć istotnie, bo ginąłem przez to. Natomiast celuję sobie w tym momencie przez L2, czyli ten dolny bumper. Natomiast na górnym właśnie jak strzelałem, to trafiałem wcale, także nie rozumiem tego, dlaczego te górne, dolne, zupełnie to jest pomieszane, to czy coś tam nie działa, to ja trzeba. Okej, okay, mam towarzystwo. Widzicie, teraz trafiam przeciwników, a teraz nie, strzelam, nic się nie dzieje i to mnie wkurzało. To mnie tam wkurzało bardzo, dlatego górny przycisk L1 i załatwiamy sprawę jak należy. Dobra, mamy tutaj coś. Zobaczyliśmy się. Użyj R1 dokładnie. FT do strzelania z wyposażonej broni, przeładowanie jedno. Aha, no tak, to FT to jest ten R2, tak? Okej. Okay. No i tyle. Trochę późno nam to powiedzieli, co nie? Bo już zużyłem. Strzelałem tych wszystkie skurczybyki. Trochę to późno działa. Samouczku, no ale działa. Przynajmniej próbuję nam coś powiedzieć. Po fakcie, ale. Jakim będzie na razie. Drgania mam w gamepadzie. Nie wiem dlaczego coś się zrobiło. Tak tu już jest. Okej, okay, tu mam jakiś dziennik. To za chwilę. Na przypadku to nacisnąłem, co macie. Okej. Przebijmy się tutaj. Dajmy się przebić. Okej, mam. Dodatkowe życie przyda się, jak najbardziej.
coś dostało. Nie wiem, co to jest. Miecz wysoko. Celuj wysoko, przytrzymując LT, by strzelać nad małymi wrogami i przeszkodami. Możesz też oszołomić wroga, strzelając wyniesionej broni. Jak? No dobra, więc załóżmy, że można go oszołomić. Śmiem wątpić w to. Śmiem w to wątpić. Jakby nam to poszło tak, jak oni by chcieli. Strzelamy, oszłamiamy i że hej. No coś udało się tutaj, no ale patrzcie, tutaj jest masakra. Muszę go zastrzelić, bo kiepska sprawa. Widzicie, że jak to działa, że to oszołomienie to nie jest dobry pomysł. Chyba, że mam jakieś lepsze skille, może dlatego, kurczę, że musielibyśmy mieć jakieś naprawdę fajne skille, żeby to cokolwiek działać. Dobra, załóżmy tutaj, uzyskaj dostęp. Trwa diagnoza, odczyt z zasilania nieregularnie wahania w sieci energetycznej wpływają na system SUO i dokładnie przyczyny nieznane SI wyłączona zgodnie z protokołem ochronnym. No bo będzie jakiś mody. Co my tutaj mamy zrobić teraz? Strony. Stajemy tu po uszy w bułania, ty śmierć mi wysyłać napad o nieregularnych wahaniach w sieci? Masz proste zadanie, więc je wykonaj. Wysyłam awarię w innej podróżce do SI. Wyślij mi pinga. Dobra, czy już się to zmieniało? Tutaj nic. No, robota jak robota, co nie? Mamy punkty doświadczenia po prawej stronie, w tym to miejscu tutaj. No i powoli robimy sobie level. To cisza. No właśnie. No ja bym trzymałem i myślałem, że może ich tak dosłale jakieś super szatem. Nic mi z tego nie wyszło. Żadły. Mam jeszcze. Ej, you, dawaj mi żarcie. Healing albo coś. Dobra, idziemy tutaj najpierw. No to już się można troszeczkę połazić, pozwiedzać, co nie? To jest fajne. Okej, jakaś lepsza skrzynia widzę. Lecę. Magazynków. Ale do mnie ten bierze. Widzicie? Jest różnica w trafianiu. Coś mi się udało namieszać. Można tam coś tam z mapami sobie. Czyli kodeks. Zobaczmy sobie wyposażenie. Chyba tutaj mam wyposażenie, takie tam pancerze. Nie będę tego czytał, przeczytajcie sobie sami. Mam czapeczkę. Tak, na nogę mam coś. Mam.
Będę mam iść. Ja bym chciał pójść jeszcze tam, w tą stronę tutaj. Zdaje się, że nie wszędzie byłem. Chciałbym się przespacerować, zobaczyć, co my tutaj będziemy mieli. Jakbyśmy poszli tędy na przykład. Chłopaki, co tutaj? Zwaliłem typa. Nie wiem, czy tu mam punkty za to jakieś. Może odejmuję punkty, jak wysłaliłem typa. Robota. Mówię coś, bo to jest coś porządnego. Granat odurzający biorę. Sprzęt taktyczny jest bardzo zróżnicowany od granatu roboty. Używasz go naciskając bumper, aby rzucić i żeby ponownie, aby zdetonować. Bez sensu. Się rzuca i wybucha samo, kurczę, nie trzeba tego tak robić. Co, rzuciłem to już, czy nie? Czy to się musi naładować, czy co? Tak, czy jak goście tutaj dziabne. Nie mogę dziabnąć. No, zobaczmy sobie tutaj. 3707 mamy. Nie ma za nigdy punktu doświadczenia, więc... szkoda. Że ich się pozbyliśmy. No, co zrobić? Podleczyliśmy się przy okazji. No, bo strzelać na L1 i mam się to spokój, wszystko trafiam. Pełne życie. Okay, idziemy. Którego tak? Punktów 4909. No i dobra, mam poziom up. Mam poziom. Umiejętności możemy sobie tutaj dorzucić. Zmysł taktyczny. Ilość ładunku taktycznego otrzymywanego po zaplanowane odrażenia. Na to buty cybernetyka. Nie będę rzeczy pobudza tak jak śmierci, bo żołda. Żadne szpryce nie da haju, na jakim jesteś w walce na śmierć i życie. Profilie krytyczne. Okej, byśmy mieli 1,49, tak? Na poziom. 2.
Tak, bo mamy szanse krytyczne większe. Więc sobie to przetestujemy. Zawsze warto mieć jakieś szanse krytyczne. Nikt nie lubi hejtu, ale my tutaj będziemy w hejt. Spoczko. No to lecimy jeszcze zobaczyć tutaj, może coś wypadnie. Poszło z dymem, ok. Będę nie ten. No, krytykal tam już siadł komuś. Dobra, mam krytykala jednego już. Się udało. Przyjdziemy amunicję na tym. Uważę, co nie? Jest okazja. Możemy jeszcze co? O, tutaj coś leży. Jak tam wleźć po tamtą? Patrzcie, też pokazuje, że trzeba gazu użyć, a ja gaz wysadziłem chyba. Nie mogę tego jakoś sięgnąć. Nie mogę sięgnąć, tutaj nie pójdę. No patrzcie, no po drabince do góry to jak najbardziej by szło. Odmowa do dostępu. Fajnie to wygląda, taka zapora. Spoko, to mi się podoba. Dzień dobry. Z ręką na pulsie. Będzie jakaś możliwość. Te skrzynie się respią, więc warto sobie łazić co jakiś czas. Zbierać. Tu jest butla, której potrzebowałem. Ale widziałem gdzieś jeszcze jedną. Tutaj jest. Fajnie by było ją wziąć jakoś. Co to za typ? Nie wiem, jak ją mogę wziąć. O kurde. Nie o to mi chodziło, no ale testowałem, jak ją podnieść. No i chowia. Na razie nic nie mogę z tymi butlami zrobić, więc odpuszczamy sobie. Idziemy dalej. Uważaj na istoty, które mijasz w niebezpiecznych miejscach. Niektóre pozwolą ci odejść, ale jeśli nie skorzystasz z okazji, przygotuj się do walki. No cóż. Co być teraz? Nie próbuję uciekać. Nie. Muszę przydać pałki. Nie chcę pałki, chcę tutaj. Trzyma, aby założyć, wcześniej, aby podnieść broń oraz zbroję i mieścić je w swoim ekwipunku. Okej. Okej. No, sorry chłopaki, ale potrzebowaliśmy tej broni. Ahem. No i teraz, no cóż, spadajmy. Jakiś kask dostaliśmy. Spróbujmy sobie zobaczyć. Wyposażenie taktyczne, granat tak odurzający mamy. Albo slot. Hydraulic slot. Włączył leczenia i moduły. Dobra. Dobra, pancerz. Załóżmy sobie tutaj. To mam na 7, to mam na 20. Mózg.
Może osłona to jest. No, ale spoko, słuchawki, co nie? Ale to chroni nas przed ogniem, jako taki. Ulepszenia. Tak. 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 Tylko powinniśmy mieć wiwerkę jeszcze taką odpowiednią do ulepszeń. Są jakieś dyski serwerowe. Pistolet jeszcze. Dobra, pytanko, wyposażenie, główna. Główna, pomocnicza. Taktyczne. No, jakoś to nie ogarnię. Myślałem, że to do broni mam coś tam, możemy sobie ulepszyć albo coś. No, jak widać, myliłem się. To jest pusto. Może coś tu będzie jeszcze, jakieś skrzynie, bo przecież skrzynie muszę się wespać. No to sobie sprawdźmy te skrzynie, proszę bardzo. Czy się narobiło robotów? Jest skrzynie, ok. Idziemy dalej. Idziemy dalej sobie. Okej, SI gotowa do czegoś tam? Rzutko pewnie. Tutaj możemy sprawdzić. Może akurat coś będzie fajnego. Fajnie by było to wziąć jakąś, ale kurczę, tam jest jakiś granat. Ale trzeba tam jakoś się dostać. Okej, mamy wyjście. Dojście, jak najbardziej możemy tędy iść. Zobaczmy za tę górę. Czy jakieś hałasy? Powinna być kasa, co nie? I taka, kurczę, ilość długu, które musimy spłacić, kurczę, to by było fajne. Wtedy byśmy spłacali z twoim najemnikiem normalnym. Czy to jakaś jest ta kasa? Automatycznie.
Kodeks. Bla, 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 moduły i takie tam. Trzeba by było dużo czytać, nie mam tylko czasu. Więc sobie tylko w międzyczasie coś może tam wypadniemy. No fajnie, że mamy kodeks, co nie wiemy o co chodzi. Wracamy do naszego gościa. Problem rozwiązany, dobrze. No to teraz zesety to cholestwo i robota skończona. Pan Plutonez znajduje się za holodrzwiami. No, przeciwne jest to niepokoju. I powodzenia. Dobrze, tędy mam iść. Jesteśmy gotowi, żeby tutaj iść. Pani PSI. I tutaj? Okej. Okay. O wyższy czas obiecywałem ci premię, ale w życiu już nie bywa. Przychody w tym kwartale spadły, prognoza nam się sprawdziły, mamy związane ręce. Biedu, coś ci się tylko urządza. Nawet zapomniałem, jeśli trafisz tam na leniuchującego lawki na imieniu Truman, powiedz tej mandzie, że znalazł się na szczycie mojej czarnej listy. Pun bez odbioru. No, super pun. Widzę, że dbaża swoich ludzi, jak należy. Idziemy stąd. Hej, Pun, zostałeś zwolniony. Pun, to znaczy ten latkiem, czy jak ci tam. Czy muszę tutaj zobaczyć, co się dzieje pewnego? Wracamy, wracamy sobie. Widzicie, jest straszny świetnik tutaj. Nie wiem dlaczego. Kogoś nie żyje. Nie mogę wejść tam do tej naszej. Nie ma dostępu. A, to ci numer. Ach, tutaj, dobra, sorry. Już się tak nie zajarzyłem, o co tam mam. Gra wygląda dosyć fajnie, co nie? Co my tutaj mamy? Ej, chłopaki, co tam? Oki doki, tutaj coś jest, tu coś jest. No, czy będę iść? Tu coś jest. Skrzynia. Ulepszenie broni. Każda broń może ulepszyć określone z komponentami. Odwiedź się gośnikarza, by ulepszyć każdą broń o kolejny poziom. I ten sam mamy zwiększyć coś tam. Jeszcze fajnie wygląda. Czy możemy ulepszyć nasze wyposażenie główne? Ulepszenia mózgą brak. Brak. Wyposażenie pomocnicze. Ty, dobra, trudno się mówi. Czyli jesteśmy czy nie sami za dużymi, żeby tutaj się tak jakby martwać. Chciałem mogę tam tutaj.
Przedkryzator. No, jestem ciekaw. Aha, bo to jest ten gościu, co tam na dole. Widzieliśmy go do dołu, co nie? Poziom sub 23 za na druga. Przed kalizator zlecenie nie korzystaj z mista linezu z powodu erozji złóż raport. Czym jest instaliner? Czekajcie, wyposażenie. Obrońca M4. Nie wiem, czym jest instaliner, ale może to jest jakiś tego pancerz. Bo już to jest podmiot, bo to też nie jest coś z tych rzeczy, które myśleliśmy, że to są. I tutaj coś leży sobie. Zdjęcie potykła. Poziom drugi, czekajcie, sekunda. Umiejętności, możemy sobie wpiknąć chyba coś. Tak, 4. Możemy. Dobra, to jeszcze nie mamy. To nam się robi. Poziom. Ajajaj, mój błąd. Chciałem chyba nie tutaj przypalić, ale... To nie był pistolet. Sam się przypaliłem. To raczej nie działa w ten sposób. Ja muszę tutaj zobaczyć tą skrzynię. Oczywiście tutaj nie coś skrzynia jest. Czy właściwa droga prowadzi tędy? Dobra, spróbujmy to rozwalić. Chyba nie o to chodziło. Idziemy dalej. Jest jakaś kurczę radiostacja. Troszkę jak w obcym, co nie? Przeskocz. No zginęła. No troszkę dalej. Nie przeładowałem sobie. Się tu, tak, kontynuujmy. Dobra, jesteśmy tutaj. Na tym. Chyba sobie troszeczkę dałem za dużo na luz. Koleś się mnie rozwalił. Dobra, spróbujmy tutaj jeszcze raz. Ładuje się, dobra, ładuje się granat.
No patrz, jakoś idzie to ogarnąć, nie? Na luzie. A teraz zginął. No nie przejmuję się robotami, bo pewnie czyjeś roboty. Dobra, coś tam, coś tam. Ważna sprawa. No tutaj zginęliśmy wcześniej. Jak mi się zdaje. Mamy gdzieś w okolicy. Czemu tutaj? Jeszcze jakiś koleś leży. Tam coś ładnie mryga na pomarańczowo. Okej. Chyba żeśmy coś tutaj nie rozwalali. Strasznie bałagan się zrobił. Zobaczmy, co tutaj jeszcze możemy znaleźć ciekawego. Chłopaki tutaj zaczynają sprzątać. My się nie przedostaniemy. Nie ten dek. Szukamy tutaj. Może jakieś... Tam coś jest. Nie wiem, co wziąłem. Sprawdźmy sobie. Ja wiem, że się wracam, ale chciałem sobie zobaczyć, czy czegoś nie znajdę. Konserwacji. Wszystkim zarazem działa bez zarzutu. Jest zepsute w 3 dni. Tak jakbyśmy tutaj byli. Tam ma hajsik. Dobra, lecimy. Chyba się też psuje tutaj system. Przesył bezprzewodowy wyłączony. Połączenie z datanet zerwane. A ekologia coś tam. Mam już połączenie z bazą danych. Tego granata sobie gdzieś tam zamontował. Ale chyba nie mamy takiej możliwej wyposażenia taktyczne. Dobra, elektromagnetyczne granaty. Myślę, że to będzie bezpieczniejsze dla nas.
No, coś się tutaj dzieje. Nie się. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Au, au, au. Problem w tym był, że strzelałem nie tam. Co wam na początku mówiłem, że celowanie było drugi. Chcę ponabijać punkty sobie tutaj. Więc zabijać te małe gnojki. Leżę tam na nim. No, czy ja mam punkty za nie? Mam, ale mnie zabili. Są punkty za te małżonki, także będziemy się strzelali do nich. Dobra, chyba tędy trzeba iść. Trzeba tędy. Nie jest zbyt piękny pokaz sztuki wojennej z moim wykonaniem. Przez to, że... Dobra, to pominiemy, co nie? Może jest gdzieś tutaj. Dobra. Au, au, au! Kolego! To się nie robi. Rozwalone. Aj, aj, aj. Gdzie się podleczyć jakoś tak potrzeba z tego? Ja nie było, co nie? Jest, jest, jest. Mam coś z życia. Nie, nie, nie. Strzelaj, strzelaj. Dobra. Nie masz pomocników? Dlatego ja bym się tutaj tak troszeczkę wyleczył. Zobaczcie, tam są jakieś punkty. Właściwie jest efektywne. Ja chciałbym więcej przeciwników. Ale nie robi takich rzeczy. Może się dogadamy jakoś, co? Zrobiłem wszystko z potrzeby. Całe gniazdo zepsuty. Papa. Papa do domu. Papa domkaj. Nie. Niestety nie dało się inaczej. Mamy pieniążki. Co teraz? Szkoda, że zginęłem, co nie? Bo można było spokojnie tutaj sobie jakoś to ogarnąć. Wyjście. Poziom trzeci mamy nawet. Ja bym zrobił tak, wyposażenie, postać, umiejętności. Ja bym tutaj, o, unik. Na przeżycie jest unik. Po co ci pancerz, skoro możesz bujać się jak monos z uszkodzonym systemem autobalansu? Materia wewnętrzna. Celowanie.
Szybkość przeładowania i zmiany broni przy szybciej, jeszcze raz szybciej znajduje się kiedyś działanie z powrotem. Szybkość celowania. No niby tak. Odporność na ogłuszenie, obalenie i zachwianie, a także odpowiada za prędkość poruszania się podczas strzelania. I to by mnie interesowało. 7, 11, proszę bardzo, 11% szybciej się poruszamy. Podczas strzelania tylko, a szkoda, że nie cały czas. Dobra, ulepszenia. Ulepszenia mogą zostać kupione lub znalezione, to wiemy. Hydrolizislam. Okej, to jest jakaś piąstka. Takie coś robimy teraz. Dobra. Uciekłem. Pełne przygotowanie z mojej strony, co nie? Tak się bardzo przygotowałem, że tak. Coś tam wziąłem, jakąś kasę pewnie. U kredyty. Dobra, czyli pójdziemy sobie. Dobra, jeżeli tam mamy iść, to idziemy na dół. To jest nora. Co ja mogę, żeby tych granatów tutaj cieknąć? O, patrzcie, przyszły. No już się pojawiły możliwość rzucania, co nie, tych przeciwników. Zobaczmy. Na dół, zobaczymy co tam jest na dole. Na dole jest odmowa dostępu, bardzo użyteczne. Tutaj nie przejdziemy, tak? Przejdziemy na dole. Szkoda troszkę. Szkoda, bo... Przydałoby się coś jeszcze zgadnąć. Twój kodeks został coś tam uzupełniony. Chyba mapa została dodana, co? Coś jest, tam coś jest. Tam mamy iść, to idziemy tutaj. Cóż, tu mamy, mapa nie działa.
Czy my nie przejdziemy tędy? No co? Tak. To nie działa nic. Co jest? Chyba wysypisko śmieci. Bardzo romantycznie za tym. Tam mam jakiś kurczę rzut granatem, co nie? Na tym to jest, ale to się strasznie wolno ładuje. Nie wiem, czy to tak ma być, czy nie. Przejście mnie zastanowiło, dlaczego tak mi się pokazało. Okej, okay, ale idziemy tutaj. Tu coś jest, jakaś śluza. Chyba jądro naszego systemu tutaj było. Idziemy sobie tutaj. Tutaj przejdziemy. Gdzie nie mamy iść. Szkoda, że normalnie nie możemy szybciej wychodzić. Ja chciałem sobie tylko przycelować. Chłopaki, tylko celowałem. Tylko sobie celowałem. No dobra, idziemy dalej. No tak, ja wiem. Tutaj trzeba się ten... No, polec. Poszerzenie. Chodzimy. Arwekologia, kocioł. Nie pójdziemy do kocioła. Ja, cześć chłopaki. Jaki ten? Wieczorz. Gra od Neon Giant. The Ascent. Kierownik kreatywny Thor Fritzke, Arkadeberg. Produkcja Sidon Brurand. Aleksander Litwinow. Pet świata gry. No, całkiem nieźle. Śpicy Raymond Wegner, Dan Michali. Wykonywanie Johnson Neumann. I tak jeszcze w gości. Dźwięk Sweet Justice. Muzyka od Sweet Justice. Ok, jesteśmy w wejdziemy. Pierwsze do uśmiechniętego pana. Bankomat. Bip, 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 bip. Ok, czyli bankomat nas nie cieszy, chociaż powinien. No, tutaj fajną jakąś imprezkę. Mamy iść tam. Idziemy w przeciwnym kierunku. Zwinda. Zobaczmy, co my tutaj mamy jeszcze. Macie całkiem fajne. Parking. Na parkingu nic nas nie ratuje. Hej, ju! Nie mogę strzelać tutaj. Tutaj leść też nie za bardzo można. Można za to pieniądze wydawać pewnie. Z nas Street Fighters. Tutaj coś jest? Że... No, tam była jakaś ateczka, co nie? No, ale ateczki nie ruszymy, bo jesteśmy w zdalni. No to pojedziemy dalej. A tu Waliki. Bio Choice Pharma. Czyli tam były nasze późniejsze kontrakty tych. Możemy potem wybrać sobie na przykład tego firmę albo coś.
coś jest. Po co im wyje tutaj ten wielki cały? Będzie to można tworzyć, tylko po co? No, tutaj to już masz sens jakiś, co nie? Coś żeśmy dostali. To nie działa. Jak miło. Zakluczmy sobie tutaj. Widzicie, miasto jest spore. Część jest zablokowana jeszcze. Jakiś kapel? Fajnie. Szukajmy, może coś jeszcze będzie. Tylko pozajmowane. Zablokowane przejście. Lecimy dalej. Może dzikusy zmądrzały i zaczęły coś budować, na przykład wielkiego jak budynek mecha z chromu i sierści. Głupie masz pomysły. To co, może nastąpi jakiś wyciek reaktor? Pogadaliście? Ale jest jakiś problem z tymi małymi szkaradami. Chciałem sobie to zobaczyć, co się tutaj dzieje, ale... Okej, tutaj mamy też odmowę dostępu. Trochę jak pingwin, ale bardzo fajna postać tutaj jest. Z takimi łóżkami, troszkę mi przypomina tego skarbnika, kurczę, z Final Fantasy 7, taki mały, grzebiaty ten żółwik z kosą i ze świeczką. Weź wyżej. Wzięliśmy coś. Wzięliśmy sobie tutaj. Tam coś jest. Jestem. Ja kosteczka. Przekopiłem coś. Jest ogromna ta mapa, ale kurczę. Fajnie by było to dostać, co oni tam mają. Tutaj. Łączymy sobie, proszę bardzo. Co nie dostaliśmy? Pancerze. No to dużo mi to nie powiedziało. Nie pomogło też. No to lecimy dalej. Zobaczmy tutaj. Coś nam dobrze leży. Tego nie podniosę. No i chyba wszystkie drogi prowadzą w jedno miejsce. Czy tego chcemy, czy nie.
szybko pochodzić, patrzeć co tam jest. Ciągle to samo, problem. Dobra, ładnie to wygląda, aromatycznie, tak? Co nie? O, patrzcie, tutaj mamy jakieś sklepy. Pieniążki, pieniążki. Zabrał ci ktoś kiedyś na poziom główny? Tam dopiero serwują prawdziwe drinki, a nie te śmieci z odzysku. Kolejny to powiedzonko, gdzie byś nie pojechał, od ciebie nie uciekniesz. Odbierz należną nagrodę. Łatwo sklep. Ze mną, jeśli chcesz skazać jakąś nagrodę. No i co? Czy ja tracę pieniądze? If you got any bounties, I'll take them. Chyba to jest coś nie tak. Nagrody są za coś. My jeszcze niczego nie zrobiliśmy, zatem... To jest taka zmyłka dla mnie, że mogę coś wziąć. Ja dopiero tutaj mogę coś wziąć. To za free. Całkowite free. O, i tutaj mogę coś. Punkt umiejętności? Nie, możliwe. Wycelowanie. Uwaga, unik. Możemy? Możemy. Dobra, jeden punkt dostaliśmy. Określa tempo odnowienia uniku. O. 13%. Okej, okay, nie będzie. Chłopaki ciężko ćwiczą. Psie kosteczka, właściwie po jaką dzień tu siedzę, nie wiem. Kółko podnoszę te same ciężary, tylko po to, żeby biceps rósł mi 3 mm. Musi istnieć jakiś szybszy sposób. No i tak, jest. Jeszcze nigdy nie byłem, więc może będzie jakaś zabawa. Co na jakiś czas. Chyba żeśmy mu tylko nałożyli widzki te sztangi. No, 4-5. No, nie jestem pewien, bo nie przyłożyłam. O, otóż to, gdy podamy. Dobra, ci idzie kolega. Sorry, bo troszeczkę się zamyśliłem. Idziemy dalej. Już troszkę gramy, więc fajnie by było tutaj w mieście pozwiedzać i zakończyć odcinek sobie, bo to już ta pora. Natomiast ten sklep. Tu jest jakaś skrzynia, która by mnie interesowała, proszę bardzo. Lukada. No. Fajnie.
kosteczkę. Szkoda. Szkoda, bo przydałoby się. Pomóc ci coś skołować, stary? Chcesz polatać, popełzać, wyjść z siebie i stanąć obok? No i coś tam naprawuje koleś. Spodnie dostaliśmy. Już nie spodnie. Tylko 8. Dobra, pójdziemy sobie tędy. Farma. Ciekawe, czy możemy wejść? Nie możemy wejść. Może jeszcze nie ten poziom naszych zaawansowanych technologii. Nie możemy. Teraz za bardzo nie wejdziemy. Pójdźmy zatem tutaj, zobaczymy co tutaj jest. Są jakieś kurcze deki takie cybernetyczne. Można by było się rozbudować chyba w domu. Włączę rekanon giwatek. Okej. Okay. Odwiedź handlarza bronią, pancerz elektroniką i wyszywacz. Dobra, teraz poproszę tutaj. Nie, bez powodu interes się rozkręca. Mele. Co mam na mele? Pałeczka. Okej, okay, 15 tysięcy za giwatkę. I co by na to? Ja mam kasę w ogóle, bo ja tego nie wiem. Zasoby 4300. To wygląda. Pojedyn rozjemca. Sekunda, bo mi się tutaj skasowało. Rozjemca za 11. I obrońca za 2,5. Mamy czwórkę. Broń. No za 600 obrońcy moglibyśmy sprzedać. Nakrycie głowy. Dobra, na razie sobie odpuśćmy, ale ulepszenia jeszcze bym chciał zobaczyć. Ale trzeba ulepszenie. Liczny cios. Dobra, nie za bardzo mi to wyszło, ale możemy włączyć sobie reklamę tutaj. Tam jest. Witam serdecznie. Piękny mamy cykl, prawda? O, to tabla. Gdybyś ma to rozpoczęte poczucie humoru i po cichutku wymotywuje modyfikację pilnego wytycia podzespołu osobowościowych. Podobno lubię kolor czerwony, wiesz, ale nie byle jak lubi włosy czerwone, karmazynowe, cieńcze. Właśnie szczęście leci się w czerwone. Okej. Okay. Dobra. No i tak chodzę w karmazynowym czy karmata. Spisko. Się przyda. Wstawaj. A daj mi spokój, siedź i zimi nie wolno. Wstawaj, idioto. Za chwilę przyjedzie tu Traysian, a nie zamierzam kłócić się z jego chromowanym drogą.
10. Wizjer, ok, weźmiemy sobie. Ok. Idziemy dalej. No jest trochę za bardzo, nie? Piersi dostaliśmy, no kurczę. Materia szybciej się ładuje. Mało dostępu. Zobaczmy jeszcze tutaj. O, to nie będzie. A właśnie planowałem się naciągnąć. Czekajcie, a już latać z gruntu. A co myślisz, że się nie nadaje? A no to byś się nie dał, nie dałbyś rady, jakbyś miał cię. No, pewnie sobie nie. Coś tam, coś tam. Spodnie. Spodnie przemytnika. No, coś tu powinno być na handel, ale nie wierzę. Jest ta gazeta. Polskie ogłoszenia. To jest taki świat, wiecie, że stworzony z multiuniwersów, kurczę, różnych światów, co nie? Różne nacje się tutaj połączyły, więc każdy stąd przylatuje. Wybieramy spodnie. Wejdź tam, pupy. Nikt nie rozumiał, to teleportacja i tak zawsze prowadzi do śmierci. To jest to nie pewnie się jest ta sama osoba. Najpierw trzeba ją rozłożyć, momentalnie uśmiercić. Później w miejscu docelowym następuje odtwarzanie na poziomie atomowym wiele kopii osoby wraz z jej wspomnieniami. A moi uczeni koledzy krytykują mnie za wykorzystywanie tej technologii w celach bojowych. Super. Pior, dobra. Koleś tutaj ma jakieś studia badawcze. Stylista może dać, tak, oczywiście. Możemy iść do stylisty zobaczyć. Co mi tutaj odwali? No, takie średnie to. Dobra, na razie kończymy, moi drodzy. Widzimy się wkrótce, także dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się.